Ho, ho, ho! Dzisiaj nie mamy co prawda 25 grudnia, ale odcinek będzie dosyć świąteczny. Mam czapkę Mikołaja, ale nim nie jestem. Moi drodzy, czy pizza z dzisiejszego odcinka będzie fantastyczna? Czy będzie godna uwagi? Czy będzie warta spróbowania i polecenia znajomym? Cóż, to jest bardzo dobre pytanie i tą odpowiedź musimy za chwilę poznać. Zatem dzisiaj zapraszamy do lokalu Fantazja na ulicy Braci Gierymskich w Słupsku. Jako, że tradycyjnie zamawiam pizzę, sos, ser, szynka, pieczarki, to także i tym razem bierzemy capricciosa, czwóreczkę, 20 cm, sos, szynka, pieczarki, ser. Zobaczymy, ile dotrze i w ogóle jak będzie wyglądał sam proces zamawiania. Czy to będzie przyjazna obsługa klienta? Zobaczymy. Połączymy czwóreczkę, capricciosa, małą, sos na barwę. Tak. Lokal się na pewno dostosuje do tego, jakie chcemy ciasto. Czy chcemy grubsze, cieńsze, czy standard. To takie jest standardowe, troszeczkę grubsze, żeby się najeść. O, ludzie przychodzą do lokalu po to, żeby się najeść. Mamy pieczarki, mamy ser, ładnie się zapiekł, szynka przypieczona jest elegancko. Także próbujemy klasyk, ser, szynka, pieczarki. Najpierw sam, tak jak zwykle. Fajny smak, przede wszystkim ser. To co najważniejsze w pizzy, to tutaj przeważa. Na drugim miejscu szynka, pieczarki dodają takiego fajnego posmaku i na pewno dobrze je czuć. Tak jak zwyczajnie na miejscu dostaje się sosy w takich sosierkach. Zaczniemy chyba od łagodnego. Gęstość, jak widzicie, jest bardzo fajna. Nie spływa to z noża. Nie ma ryzyka, że ubrudzimy stolik. Do tej pizzerii zapraszam większość lokali, o których sos nam smakował jak jogurt. Bo tutaj dowiecie się, co to znaczy czosnek i smak sosu czosnkowego. Bo to jest maksymalnie czosnkowy sos, bardzo dobry. Fridek sam to pewnie przyzna. A to jest ostry. Narasta. Nie jest to, że to jest taka gwałtowna pompa, tylko powoli, powoli, stopniowo do góry. Utrzymuje się na jakimś takim poziomie i trzyma się. Super. Jeśli chcecie poznać smak dość dobrej pizzy, przyjdźcie tutaj i przede wszystkim, jeśli chcecie się najeść. Można dzwonić, można przyjść na miejscu, fajne miejsce dla paru osób. Tutaj lokal oferuje napoje ciepłe, gorące, no tak, no bo wrzątkowe, czyli kawa, herbata tradycyjnie. A możecie też wybrać coś zimnego, typu piwo.
Tyle chyba. Bo to, co najważniejsze zostało powiedziane, została wykonana tak naprawdę w 6, 7, może 8 minut maksymalnie. W końcu czosnkowy sos. To można z śmiałością powiedzieć, czosnkowy sos. Nie jakiś śmietanowy, nie jakiś jogurtowy, czosnkowy sos. To jest super. A tu ostry. Ktoś wie, co to znaczy ostrość, a nie udawanie ostrości. Zjadam dalej i Pridak tutaj się teraz przytuli do sosu. Po części żeście widzieli jakby proces wykonywania samej pizzy, wkładanie jej do pieca, a także wnętrze lokalu. Tutaj naprawdę jest bardzo elegancko, sympatycznie, ciepłe światło. Podoba mi się tutaj, jeżeli chodzi o wystrój. Natomiast co prezentuje sobą pizza? Na samym starcie muszę powiedzieć, że lokal ten został założony przez jedną z osób, która niegdyś pracowała w pizzerii Tutto. Czyli to odcinek mieliśmy kręcony jakiś czas temu i to był bodajże 26 epizod Zajada Mocniamy, do którego serdecznie odsyłam. Pizza taka dosyć masywna się wydaje. Oczywiście ser, szyneczka, pieczarki, wszystko jest jakby ukryte pod tym serem, więc elegancko. Zapach maślany, a smak jaki będzie? Fantazja! Pierwsze co będzie charakterystyczne dla tej pizzy, ona jest leciutko tłusta. To jest taki znak jakby charakterystyczny byłych pracowników lokalu Tutto. Ale tutaj jest to takie dosyć delikatne. Natomiast jeżeli chodzi o smak, przede wszystkim wśród tych wszystkich smaków tutaj najbardziej przeważa ser. Oczywiście całość tutaj jest dosyć dobra. Smak jest słodki, jest dobry i wydaje mi się, że tą pizzą się najecie. Co prawda mamy tutaj 20 cm, ale wydaje się być dosyć syta. Natomiast sosy. Ostry i łagodny. Oczywiście czosnkowy. Czy ten będzie rzeczywiście ostry? Czy to będzie prawda? Zobaczymy. A czy ten będzie czosnkowy? Dobre pytanie. Zrobimy to wszystko, moi drodzy, tradycyjnie, czyli zaczynamy od sosu czosnkowego łagodnego. Tak się prezentuje. Dosyć gęsty, odpowiednio, nic nie ocieka z tego noża. Jest naprawdę bardzo, bardzo spoko, jeżeli chodzi o tą kwestię. Natomiast jeszcze z zapachu jest tutaj czosnek wyczuwalny. Mam nadzieję, że to nie jest tylko złudne wrażenie i kłamstwo wobec tego, że smak może być inny. Lecimy. Myślę, że ten sos tutaj jest jednym z lepszych sosów. O co chodzi? Po pierwsze, ten sos jest chłodny, ja to bardzo lubię. Taki typ sosu mieliśmy dostępny w lokalu Tutto. To jest bardzo fajny, to jest również cecha charakterystyczna tutaj. Natomiast jest słodki, prawdziwie czosnkowy, więc jeżeli ktoś szuka naprawdę czosnkowego sosu, to niech zajdzie sobie do fantazji, ponieważ tutaj nie ma ściemy. Sosik ostry. Zobaczcie, wygląda jak zupgrade'owana, zaktualizowana wersja czosnkowego. Jest dosyć gęsty, podobnie zresztą jak poprzednik. Ale czy będzie ostry? To jest dobre pytanie, lecimy. Jest pikantny. Ten sos jest pikantny, powoli stopniowo narasta. Nadaje takiej fajnej pikantności tej pizzy, wzmacnia jej tutaj smak. Wydaje mi się, że jest to bardzo dobre uzupełnienie przede wszystkim naszego krążka, jaki sobie weźmiemy tutaj na talerz. Natomiast jeżeli miałbym z tych dwóch wybierać sosik, który bym wybrał? Oczywiście ostry ze względu po prostu na to, że preferuję ostrzejsze jakby doznania, że tak powiem, jeżeli chodzi o smak. Natomiast sama pizza jest genialna, choć dla niektórych może być troszkę tłusta. Tyle ode mnie. Pizzeria Fantazja, moi drodzy, 25 grudnia. Tak. Pierwsza kwestia, jaką mówimy, to przede wszystkim jest to, co jest bardzo ważne, najważniejsze wręcz, to jest smak. Pekuś, powiedz, co o tym wszystkim sądzimy, ponieważ nasze zdanie jest bardzo podobne. Jestem na tak, najlepszy jest smak. Tutaj smak jest bardzo dobry. Przede wszystkim ser. Tutaj ser wygrywa, jeśli chodzi o tą pizzę. I jest lekko tłusta właśnie przez ten ser, bo to jest prawdziwy, fajny ser. Smaczny przede wszystkim. Ciasto jest eleganckie. Szynka, wszystko tutaj czuć. I przede wszystkim sosy. To są sosy z prawdziwego zdarzenia. Czosnkowy to czosnkowy, ostry to ostry. Nie ma tu żadnej lipy. I myślę, że jak będziecie zamawiali telefonicznie, czy tutaj na miejscu w lokalu, to jeśli będziecie chcieli cieńsze ciasto, to na pewno dostaniecie tak, jak chcecie. No właśnie, ale co prawda tutaj do sosów i do samej pizzy się zgodzę, macie wybór, macie naprawdę dobre sosy. Dla wielu osób, które próbowały jakichś kiepskich sosów z innych pizzerii, to ten lokal będzie wybawieniem. Natomiast kwestia medialna, moi drodzy. No niestety nie ma jeszcze strony internetowej, jest za to Facebook, eleganckie menu, lokal, wystrój w nim jest naprawdę
super przyjemny, sympatyczny i wydaje mi się, że możecie tam spędzić dosyć miły wieczór z kolegami, z dziewczyną, z rodziną, po prostu przy również ciepłym świetle. Natomiast samo zamawianie było krótkie, zwięzłe i na temat. Tak. Krótkie, zwięzłe na temat. Pizzy nam przeszykowywali 7-8 minut jakoś, więc to dosyć krótko. Cenowo jak to wyszło? No 9 zł za pizzę i 2 zł sos, nie? Tak jest. Jeden sos złotówkę. Także 11 zł za całość, to było dosyć mało. To co my. Wystawiając ocenę, co byś Pekuś dał? No ja bym 9 dał. 9? Tak, śmiało. 9 na 10. W sumie ona dosyć syta jest. Zjadłem 2 kawałki tej pizzy, bo po połowie zjedliśmy. Tak. To jednak czuć, że coś się zjadło, więc... Oczywiście. Ode mnie 9 od Pekusia. Też 9. 9 na 10 oficjalnie Pekuś i Pridak stawia dla fantazji. Fantazja, fantazja, bo fantazja jest dla ciebie. Także dziękujemy wam za waszą aktywność, za waszą obecność, za to, że jesteście z nami. Jest już was prawie 4000 wyświetleń na kanale, jest ponad 400 tysięcy, prawie pół miliona. Jesteście po prostu boscy. Dziękujemy wam za wszystko. No i oczywiście życzymy też szczęśliwego nowego roku. Mam nadzieję, że tego Sylwestra będę spędzał też wraz z Pridakiem. Mamy nadzieję, że mieliście fajne prezenty pod choinką. Napiszcie nam w komentarzu, coście dostali. Co wam Gwiazdor przyniósł? Tutaj Pridak będzie tu w tym roku w Słupsku grasował. Także wszystkiego dobrego. Cześć, trzymajcie się wszyscy. Hej, hej, hej. Pekuś i Pridak. Pekuś i Pridak, yo.